Faktach RMF FM. Robert Mazurek, jego gość. Dzień dobry. Dzień dobry, a w studiu już dawno niewidziany gość. Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej. Witam, dzień dobry. To może zacznijmy od tego, czy pani też ma jakieś kłopoty finansowe. Wicepremier Gowin się poskarżył, że u niego to ciężko było. Nie mógł wyżyć, biedny. No biedny pan minister Gowin. Wcale mnie nie dziwi, bo pan minister Gowin kręgosłupa nigdy nie miał, więc ta wypowiedź mnie nie dziwi. Natomiast tak mi starcza do pierwszego. Natomiast nie wstydzę się powiedzieć tego, że chciałabym, aby premier mojego kraju, aby ministrowie, wiceministrowie zarabiali więcej niż teraz. Dlatego, że te zarobki, które teraz są zarobkami niskimi i nie powinny takie być. I tyle. No ale wie pani dobrze, że nikt tego nie zrobi, bo wszyscy się boją opinii publicznej, tabloidów, ale no ja i oskarżeń opozycji oczywiście. Ale ja się opinii publicznej nie boję. Uważam, że to powinno być już dawno załatwione. Oczywiście nie teraz, w tej kadencji. Niech to będzie od przyszłej kadencji. I powtórzę jeszcze raz. Premier powinien naprawdę zarabiać godnie. Ministrowie, wiceministrowie również, ale również posłowie. Ale nie róbmy tego teraz, ale moglibyśmy to zrobić ponad podziałami, gdyby Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście miało ochotę na to, żeby w ogóle o tym w taki sposób rozmawiać. To zobaczymy, czy będzie chociaż jedna rzecz, którą opozycja z PiS-em zrobiła. Zachęcam razem polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby wyszli z takim projektem. Pani poseł, czy Katarzyna Lubnauer sprawdza się w roli szefowej Nowoczesnej? Mogłabym tutaj zaśpiewać, ale fałszuję, więc wyrecytuję. I can get no satisfaction. Cieszymy się, że wybiera się pani na koncert Stonesów, tak, oczywiście. Nie mam jeszcze biletów, ale na pewno kupię. No dobrze, to Stonesi to jest jedna rzecz, a Katarzyna Lubnauer to całkiem inna rzeczywistość. Dlaczego nie jest pani zadowolona z rządów pani koleżanki? Ja myślę, że to nawet nie chodzi o moje jakieś subiektywne odczucie, bo sondaże też pokazują, że z Nowoczesną coś jest nie tak, bo te sondaże są alarmujące i bardzo złe dla nas. Natomiast mija właśnie 100 dni i chciałabym, aby... 100 dni szefowej. Dokładnie, tak. 100 dni rządów, czy liderstwa Katarzyny Lubnauer i mam nadzieję, że odbędzie się jakaś rzeczowa i dobra dyskusja. Co dalej? Ale pani mówi tak, od początku uważałam, że zmiana lidera nie jest dobrym pomysłem i efekt jest niedobry. No ale pani rzeczywiście od początku była jej przeciwniczką, więc może pani po prostu nie jest obiektywna w tym, co mówi. Nigdy nie byłam przeciwniczką Katarzyny Lubnauer, bo ją bardzo cenię za to, na czym się zna. Zna się bardzo dobrze na edukacji. Katarzyna Lubnauer doskonale wie, jakie jest moje zdanie. Natomiast, panie redaktorze, partia to nie jest budowanie z klocków Lego. To jest coś więcej i budowanie nie polega na tym, że najpierw wstawiamy okna do domu, w którym jesteśmy, tylko najpierw budujemy fundamenty. Ale Katarzyna Lubnauer bawi się w politykę? Bawi się w układanie z klocków Lego? Ja uważam, że zarządzanie partią to jest kompletnie coś innego niż bycie w telewizorach i w radiach i komentowanie rzeczywistości, którą mamy. A to jest domena pani obecnej szefowej, tak? Myślę, że tego jest zbyt dużo. Chciałabym usłyszeć, jaka jest wizja, jaka jest strategia na przyszłość i być może na najbliższym zarządzie taka strategia na najbliższe miesiące zostanie nam przekazana. No, ale skoro Nowoczesna sobie nie radzi, to może trzeba poszukać szczęścia w Platformie. W życiu? Czy ja wyglądam na osobę, która chciałaby być kiedykolwiek w Platformie? Absolutnie nie. Dlaczego ja akurat nie jestem taką osobą. Dlaczego to największa partia opozycji? No i co z tego? Jest największą partią opozycyjną, ale też sobie nie radzi. Wydaje mi się, że w Platformie Obywatelskiej też jest zastój i posłowie i posłanki nie są zadowoleni ale z tego, co robi Grzegorz Nowoczesna Schetyna. Sobie nie radzi, Platforma sobie nie radzi. No to przepraszam bardzo, zostaje pani albo partia Razem, albo PiS. Nie, jest jeszcze jedno wyjście. Wydaje mi się, że jest takie ciśnienie wśród różnych ludzi, powiedzmy, w świecie politycznym, ale i nie tylko, ciśnienie na coś zupełnie nowego i być może to się wydarzy kiedyś, zobaczymy. Ale natomiast pani jest zainteresowana stworzeniem nowej siły politycznej? Ja jestem zainteresowana tym, aby w Sejmie polskim byli politycy, którzy słuchają ludzi, a nie politycy, którzy w momencie, kiedy zasiadają na swoich krzesłach w parlamencie, odlatywali. A z takim mamy do czynienia. No tak. Odloty to rzeczywiście wasza specjalność. Ja nie odleciałam, przepraszam. A nie, skąd? Nie mówię o pani, mówię tak w ogóle o politykach. Czy pani jest zwolenniczką przyjęcia euro przez Polskę? Tak. My jako Nowoczesna mówiliśmy już o tym rok temu, że powinniśmy zacząć debatę na ten temat i powinno to być już w ogóle dawno zrobione. Platforma też to przegapiła. To niech mi pani powie, niech pani wytłumaczy naszym słuchaczom, dlaczego tak naprawdę powinniśmy mieć euro. Teraz akurat jesteśmy w takiej sytuacji, że w Parlamencie Europejskim trwa debata na temat rozdziału funduszy i wydaje mi się, że liczyć się będą te kraje, które walutę euro posiadają i które są silnymi graczami w Parlamencie Europejskim, a Polska nie jest silnym graczem teraz. Dobrze, to niech pani wytłumaczy też, bo tak, bezrobocie w Polsce i w strefie euro jest na tym samym poziomie. Tak.
To jest jedna rzecz. Ja pani kiedyś pytałem o bezrobocie. 6,9. Przygotowałam się dzisiaj. Ale bezrobocie jest na tym samym poziomie. A wie pani, że wzrost PKB w strefie euro w czwartym kwartale, żebyśmy sprawdzali ostatnio, ale rok do roku, wynosił 2,7%. Tak. A w Polsce 5,1%. Tak. Jeżeli rozwijamy się 2 razy szybciej niż strefa euro, to naprawdę, proszę mi powiedzieć, to po co? Ale bardzo dobrze, że rozwijamy się tak dobrze, ale to nie jest zasługa Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja nie twierdzę, że to jest zasługa PiSu. Twierdzę tylko, że bez euro rozwijamy się szybciej niż strefa euro. To normalny człowiek zadawałby pytanie, dobrze, ale po co? Tylko po to, żeby mieć fajne. Tylko wie pan, panie redaktorze, nigdy tak naprawdę w Polsce, zawsze było, unikaliśmy debaty na temat przyjęcia euro, tego nigdy nie było, nawet rozmowy na ten temat nie było, więc wydaje mi się, że to jest czas najwyższy, aby w ogóle to zacząć i posłuchać tego, co mówią eksperci. No ale ja nie jestem ekspertem od euro. Była pani na Suwalszczyźnie niedawno, chociaż jakoś tam, nie wiem, rok temu, dwa lata temu. Nie byłam, niestety żałuję. To piękny region, polecam. Wie pani co, w Sejnach, w Biedronce są sami Litwini. Dlaczego są? Dlatego, że po wprowadzeniu euro, znaczy Suwałki, Sejny, wszystkie te miejscowości są zalane przez Litwinów, którzy przyjeżdżają po tańsze zakupy. Ja wiem, ale niedługo przestaną przyjeżdżać, ponieważ będą nieczynne sklepy w niedzielę, a te zakupy najczęściej właśnie robią w weekendy. Ale przecież pani nie była na Suwalszczyźnie, to skąd pani wie, kiedy ale nie robią badania te pokazują, że najczęściej że właśnie, w niedzielę. Że Ukraińcy, Litwini przyjeżdżają do Polski właśnie na weekendy i wtedy robią zakupy, a teraz nie będą mieli takiej ale możliwości. Jeżeli Litwini, jeżeli Słowacy przyjeżdżają do Polski, bo tutaj jest taniej, a pani chce Polakom zafundować euro, no to przepraszam, normalny człowiek zada sobie pytanie, ale po co mam płacić więcej za to samo? Ale ja chcę Polakom zafundować debaty i chcę posłuchać tego, co mają do powiedzenia eksperci, a większość ekspertów mówi, że powinniśmy rozpocząć debatę na ten temat i cieszę się, że Platforma Obywatelska dojrzała też do tego, że chce taką debatę prowadzić. W grudniu 2016 roku powiedziała pani w tym studiu, że... Matko Boska, ale spokojnie, to nic złego. Nie, proszę się nie bać, to nawet nie o was chodzi, chodzi o PiS. Pani powiedziała wtedy, że PiS to obciach i należeć do tej partii to jest obciach. Tak, nadal tak uważam, natomiast szanuję każdego wyborcę, który głosuje na swoją partię i niech tak zostanie. Mało tego... To porozmawiamy trochę o tym obciachu. Aha. Wie pani co, w grudniu 2016 roku PiS miał w sondażach 30%, Nowoczesna była drugą partią w tym rankingu, miała 20%. Dzisiaj, 27 lutego, był również sondaż Ibrisu, bo sprawdzamy tę samą sondażownię. 27 lutego PiS ma 40,6%, Platforma ponad 20%, ale Nowoczesna ma, uwaga, 3,6%. W ciągu roku i kwartału macie 1/5 swojego poparcia sprzed tego czasu. Mało tego, macie 11 razy mniej niż PiS. I pani mówi, że PiS to obciach? Oczywiście, że to jest klęska biedactwa Nowoczesnej. Niech mi pan pozwoli dokończyć. Oczywiście, że to jest klęska Nowoczesnej, natomiast o tym, czy Nowoczesna jest klęską, czy nie, zadecydują wyborcy przy urnach. To po pierwsze. Po drugie, PiS ma rzeczywiście większość w sondażach, ale w skali wszystkich wyborców, którzy biorą udział w wyborach, to jest 20% wszystkich, którzy mogą głosować. Nie jakieś nie wiadomo ile, tylko 20%. I jest jeszcze jedna bardzo... No jeżeli tak liczyć, to wy w ogóle mieścicie się w promilach. No tak, ale to wyborcy będą decydowali, jaka będzie ta scena polityczna i w wyborach samorządowych i w parlamentarnych i pozwólmy im zadecydować. O tym, co zrobić, żeby Nowoczesna miała trochę lepsze wyniki. Czy na przykład likwidacja 500+, to dobry pomysł? Porozmawiamy na rmf24.pl i na interi.pl. Zostańcie z nami. Do widzenia. Do widzenia. A raczej, nie zdążyłam do widzenia powiedzieć do widzenia słuchaczom radiowym. Zdążyłam czy nie? No właśnie, nie. No nie, widzi nie. Pan? To wszystko przez pana, panie redaktorze. Tak, to przeze mnie. Również wasze nie najwyższe notowanie to przeze mnie. To, ale porozmawiajmy przez chwilę o tym, no bo to jest tak. Euro chcecie. Moim zdaniem, proszę się nie gniewać, Polacy nie rozumieją tego pomysłu. No oczywiście, że nie rozumieją, teraz? Bo nikt o tym nigdy o to ich nie pytał i nigdy z nimi nie rozmawiał. No trzeba, wie pan, bo to nie jest tak, że ja stąd wyjdę dzisiaj ze studia, jutro wprowadzimy euro. O tym trzeba rozmawiać, to musi być pewien proces. Jasne. I trzeba to po prostu przeanalizować. Ale 500+ ludzie rozumieją dość dobrze, tak. Bo to są proste pieniądze, które dostają co miesiąc. A wy chcecie to zlikwidować. Nie, nigdy nie mówiliśmy, że chcemy zlikwidować tak, 500 plus. Natomiast zaproponowaliśmy aktywną rodzinę, która jest o wiele, wiele lepsza. Dlaczego? To dlaczego? Chwileczkę. Dlaczego? Dlatego, że daje pieniądze już na pierwsze dziecko. A doskonale pan wie, bo pan ma trójkę dzieci, tak jak i ja, że najważniejsze jest to pierwsze dziecko, na które wydajemy najwięcej kasy. Pani poseł, no to policzmy. Wasz pomysł to jest 3000 na każde dziecko. Tak, odpis z podatku.
więc przy dwójce dzieci to tak naprawdę jest 6 tysięcy, czyli dokładnie tyle samo, ile człowiek dostaje teraz z 500+. Tak. Ale przy trójce dzieci ja dostaję, dzięki państwu, 2 razy 6 tysięcy złotych. Taka wazelina. Dzięki państwu, dzięki ludziom, którzy głosowali na PiS, a PiS, który to wprowadził, ja dostaję 12 tysięcy złotych. Dostawałbym 9. Mm-hmm. Przepraszam, niech mnie pani przekona, że 3 tysiące mniej to dla mnie jakiś zysk. Ja przede wszystkim cieszę się, że w programie Aktywna Rodzina pieniądze na dzieci dostawałyby osoby, które mają tylko jedne dziecko albo samotni rodzice. I to jest pierwsza ja taka... Cieszę, ale ja wie pan, stracę, ile jest takich dzieci? Powie, jest takich dzieci 2,5 miliona. I to są teraz te dzieci, które z programu 500+ nie dostają pieniędzy. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że ja wolę, aby pieniądze od państwa dostawały osoby, które rzeczywiście tego potrzebują, a niektóre sobie, a niektóre dostają, mają pensje większe i sobie po prostu z tym radzą. I dla mnie nie ma z tym problemu. Ja osoba, która sobie radzę do pierwszego, nie muszę dostawać 500+. 500+. No teraz tak, dostaję jedno 500, bo mój najstarszy syn ma 20 lat. Ale to ja mam takie proste pytanie. A co z, na przykład z rolnikami? Ludźmi, którzy nie płacą PIT-u? Bo u was nie byłoby transferu pieniędzy. U was byłoby tak, że trzeba, że można to sobie odpisać od podatku. Tak. De facto wasz program jest przeznaczony dla bogatszych, którzy zarabiają tyle, że mogą to sobie odliczyć od podatku. No płacą tak, ale co najmniej 3000 zł podatku rocznie. Ale skandaliczne, ale chwileczkę, płacą. Ale skandaliczne jest też to, że właśnie ci bogaci teraz też to biorą. Ci naprawdę bogaci, którzy w ogóle jakby nawet nie odczuwają tego 500+. Ale wie pan co, jest jeszcze jedna rzecz, o którą się kłóciliśmy półtora roku temu. Ale niech pani odpowie mi na to pytanie. Rolnicy też uważam, że powinni dostawać. Ale natomiast w waszym programie nie będą dostawać. Wie pani o tym, czy nie wie? Program Aktywna Rodzina jest programem, który omawiamy w specjalnym zespole w parlamencie. Zaraz. Pani poseł, jeśli ja mogę jednak zwrócić pani uwagę na drobną niekonsekwencję. Pani w tym studiu przed sekundą powiedziała tak. Uważam, że rolnicy powinni dostawać pieniądze. A z drugiej strony my, Nowoczesna, proponujemy program, w którym rolnicy nie będą tego dostawać. No to niech się pani zdecyduje. A ja panu tłumaczę, panie redaktorze, że program Aktywna Rodzina to jest program, nad którym cały czas pracujemy i takie uwagi są cenne i można je po prostu wprowadzić. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz, o której pan... Normalnie to jest program, nad którym pracujemy. Pytałem i uwaga o to Witolda Zembaczyńskiego, nie wiedział. Pytam panią... I uwaga pana redaktora zostanie przyjęta. Jest jedna ważna rzecz, o której pan nie pamięta. Program Nowoczesny. A jest pan wyborcą, obywatelem Polski, więc słuchamy każdego głosu, nawet głosu Mazurka. Ale jest jedna ważna rzecz, o której pan zapomina. Program 500+ doprowadził do tego, że 150 tysięcy kobiet zrezygnowało z tego, aby pracować. Ale i to są dane, GUS-u. Ale one zrezygnowały, nie zostały zmuszone, prawda? Zrezygnowały dlatego, ponieważ dostają pieniądze z 500+. A co te kobiety zrobią w momencie, kiedy ich dzieci podrosną? Nie będą miały doświadczenia zawodowego, nie będą aktywne zawodowo i będzie im trudno tę pracę zdobyć. Proszę po prostu. Państwa, głupie baby po prostu de facto, tak? Powinny pracować, bo pani poseł tak uważa. No pani poseł, ludzie uważają, że nie chcą pracować, bo na przykład w tym czasie zajmują się dziećmi. I jeżeli te panie tak wybrały, no to cóż, no... Panie redaktorze, GUS podaje, że to jest 150 tysięcy. To jest taka sytuacja, która nie miała miejsca przez ostatnie 20 lat. I nie mówmy o kobietach, które decydują się na to, żeby zostać w domu, że są głupimi babami. Pani tylko to sugeruje, jest ich wybór, że one nie wiedzą, co robią. Ale program 500+ doprowadził do tego, że podjęły takie decyzje, ponieważ jest to dla nich wygodne teraz, nie myśląc o tym, co będą robiły za jakiś czas zawodowo. Czyli pani i to sugeruje, jest, uważam, że te problem. Kobiety nie wiedzą, co robią. Nie, tak? To pan tak powiedział. Ja to powiedziałem na Boga Świętego. Pani poseł Tuziemia, dzień dobry. Panie redaktorze, Tuziemia, dzień dobry. Pani mówi, że te kobiety nie wiedzą, co robią, bo biorą teraz pieniądze, połaszczyły się na te 500+, choć nie użyła pani słowa połaszczyły, dobrze, wzięły to 500+, bo ale jest nie wygodnie, wiedzą, ale nie pomyślały o tym, że dostaną później mniejszą emeryturę. Czyli nieroztropne, no. Dobrze, mówiąc językiem biblijnym, panny nieroztropne. Panie redaktorze. No pani mówiła, że już pani, zna, pani nie, czytała, uważam, cytuję tę książkę. Panie redaktorze, uważam, że było, że bardzo łatwo jest wziąć, jak ktoś coś daje i nie myśleć o tym, co będzie później. Dobrze, 150 tysięcy kobiet nie będzie aktywnych zawodowo za jakiś czas troska, i to będzie problem. Ach, ta troska Nowoczesnej o kobiety legendarna. Zostawmy to w takim razie. Proszę państwa, w każdym razie... To nie legendy, to prawda. No tak. Chcecie zabrać 500+ kobietom dla ich dobra. Więc to jest świetny pomysł. Ale pan manipuluje przekazem. Ja manipuluję przekazem. Jak pan manipuluje przekazem? Dlatego macie 3,6 w sondażu, nie, bo chcecie kobietom zabrać 500+.
Plus i mówicie, że to dla waszego, dobra. Panie redaktorze, sondaże są jakie są i są fragmentem, powiedzmy, pewnej sytuacji, która jest. Zobaczymy, co będzie. To proszę mi powiedzieć, czy chcecie również, tak jak Platforma, współpracować z prezydentem? To Andrzej Halicki powiedział tak, że Andrzej Duda, prezydent, powinien odgrywać aktywniejszą rolę w polityce zagranicznej i to przy współudziale opozycji. Nie wiem, kiedy to powiedział, nie wiem, co miał na myśli. Andrzej Halicki. W zasadzie, wie pan, trudno jest mi komentować wypowiedzi moich kolegów z Platformy Obywatelskiej. Ja panią pytam nawet nie o to, co mówi Andrzej Halicki, tylko o to, czy wy uważacie również, że prezydent powinien, nie wiem, odgrywać silniejszą, większą rolę w polityce zagranicznej. Ale to jest dla mnie oczywiste, tylko nie wiem, czy pan prezydent Andrzej Duda jest w ogóle tym zainteresowany, żeby w ogóle odgrywać jakąkolwiek rolę, będąc prezydentem. Znaczącą rolę, będąc prezydentem. No też w sondażach jest uwielbiany. Nikt, w sondaże nie pokazują stanu uwielbienia. No, to jeżeli 70%, no to przesada, no chyba, tak, ale 60% Polaków uważa, że darzy go największym zaufaniem i sympatią. Panie redaktorze, 70% miał kiedyś Bronisław Komorowski, tak, właśnie, i wiemy, jak skończył. Wiemy. Jak skończył. No pani więc, na niego głosowała, więc wiemy, nie głosowałam skończył. Na Bronisława Komorowskiego, bo dałam pustą kartkę. Nie miałam swojego prezydenta wtedy. A propos prezydentów, w Toruniu będą wybierać prezydenta i nie mówimy tym razem o prezydencie Rzeczpospolitej, ale prezydencie miasta Toruń, proszę państwa, jest miastem i ma swojego bardzo prezydenta. Pięknym. Tak, pięknym, trochę zaniedbanym, ale pięknym. Ale to jest akurat bzdura. Że jest zaniedbany? No nie jest aż tak zaniedbany, jak na przykład inne miasta, które sobie nie poradziły, powiedzmy, z funduszami europejskimi. Nie, ja akurat wiem, tutaj Toruń jest naprawdę fajnym miastem, aczkolwiek... Jeżeli jest takim fajnym, to rozumiem, że pani nie ma zamiaru kandydować na prezydenta Torunia, żeby go poprowadzić lepiej, tylko poprze pani obecnego prezydenta. Nie poprę obecnego prezydenta, ale nie zdecydowałam jeszcze, czy będę kandydowała, czy nie. Te decyzje sobie zostawiam. Miała pani 17% w ostatnich wyborach. Tak. To całkiem sporo. Całkiem sporo i dziękuję za te głosy, które Proszę. Wtedy dostałam od moich wyborców. Natomiast zobaczymy, co będzie. Rozmowy trwają. Zobaczymy, co będzie. Rozmowy trwają. Jak ja lubię takie rzeczy. Panie redaktorze, możemy się umówić, że jak będę miała newsa związanego z Toruniem, to przyjdę do pana nie, i to powiem. Nie, chciałem spytać... Za wcześnie jeszcze o tym. Za wcześnie? Torun jest bliskim moim miastem, ukochanym moim miastem i uważam, pan że nawet mógłby... Pan mieszka, no więc że uważam, bliski. Uważam, że mógłby być... to miasto mogłoby być zarządzane zupełnie inaczej i mam nadzieję, że kiedyś tak będzie. Proszę państwa, torunianie nie wiedzą, czy Jana Schering-Wielgus będzie kandydować, czy nie. My zaś wiemy, że tak, nie ceni obecnie... Ale pan obecnego, bzdury opowiada. Ale mogę dokończyć, czego pani nie ceni, na Boga Świętego. Przecież pani powiedziała w tym studiu, że nie ceni sobie szczególnie obecnego kierownictwa pani partii Nowoczesnej. Platforma też w zastoju. Czekamy na nowy ruch. Mam jeszcze trochę czasu? No, proszę bardzo. To znaczy, uważam, że... Może wyjdziemy na herbatę. Uważam, że coś wisi w powietrzu i być może wydarzy się za jakiś... To smog jest, proszę pani. Smog, tak, nawet w Toruniu jest. Natomiast wydaje mi się, że era polityków, którzy kłamią, którzy są nieodpowiedzialni, którzy nie słuchają ludzi, właśnie się kończy. I chciałabym, aby do polityki szli ludzie, którzy, nawet jeżeli są idealistami, to jednak słuchają tego, co mówią ludzie za ulicą wiejską. To żeby nie było, że ja taki paskudny jestem. Ma pani teraz, nie wiem... Pół minuty, 45 sekund, a jak szaleć, to szaleć. Nie przerywam, niech pani daje wolna wypowiedź Joanny Schering-Wielgus. Dlaczego trzeba głosować na Nowoczesną? Proszę państwa, może z litości. Ta partia ma tylko 3,6% w sondażach. No, może z litości zagłosujcie na nią. A jeśli nie z litości, to Joanna Schering-Wielgus państwa teraz przekona, drodzy że słuchacze, są inne powody. Drodzy słuchacze, przede wszystkim zapraszam was do tego, abyście szli na wybory. Nawet jeżeli nie macie swojego kandydata, to raz. Dwa, głosujcie na tego, na kogo chcecie. Szczególnie na tych, którzy was słuchają i mają cokolwiek do powiedzenia. Trzy, nie słuchajcie tego, co mówią publicyści, tylko raczej słuchajcie tego, co mówi wam wasze serce. A ja uważam, że mamy taki czas i taki moment w polskiej polityce, kiedy liczą się wartości, a nie programy. Idee. No i proszę bardzo, ktoś mnie jednak rozbawił w tej audycji. Bardzo się cieszę. Ja naprawdę bardzo pani dziękuję. Z piątek pani mi zrobiła wszystkiego cały dobrego. Dzień. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Wzruszyłem się.